Dziś króciutko o tym, jak manifestować podczas bramy lwa. Nagrałam już filmik o tym czasie między bramami, o tym wyjątkowym czasie, o bramie Syriusza, bramie lwa, o tym, jak przeżyć ten czas, jak się przygotować. Nagrałam też filmik o nowiu w lwie, który poprzedza tą bramę lwa i o pracy z intencji. I teraz tylko tak króciutko, co zrobić podczas tej bramy lwa, żeby się zamanifestowało, żeby otworzyć się na nowe, żeby otworzyć się na cuda, żeby zaczarować lepszą rzeczywistość dla siebie. Często ludzie mówią, że chcę, ale nie wiem, jak się zabrać, więc dzisiaj jest krótki filmik o tym, jak się zabrać, co właściwie trzeba zrobić podczas tej bramy lwa, kiedy, jak i w ogóle. Więc krótko i na temat. Po pierwsze, znajdź spokojne miejsce, w którym czujesz się dobrze. Może to być twój własny pokój, taka przestrzeń, że zapalisz sobie świeczki, kadzidełka, poczujesz się fajnie. Możesz iść w naturę, możesz iść na spacer, możesz iść do lasu, usiąść pod drzewem, możesz pojechać nad jezioro. Chodzi o to, żeby znaleźć takie miejsce, gdzie będziesz sam ze sobą, gdzie będzie cisza, spokój, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał i gdzie będziesz mógł usłyszeć siebie, gdzie nie będzie tych wszystkich dystraktorów. I to nie musi być cały dzień, może to być godzinka dla ciebie, pół godzinki, 15 minut. Tyle, ile jesteś w stanie wygospodarować. Ważne, żeby był to ten moment tylko dla ciebie. Czas nie ma znaczenia. Chodzi o taki moment, kiedy jesteś w stanie się dostroić do swojego serca. Dla niektórych to będzie czas tuż po przebudzeniu, może chwila przed wschodem słońca. Dla niektórych to będzie wieczór. Dla niektórych to będzie środek dnia, dla niektórych to będzie ciemna noc. Więc tak jak czujesz, wybierz moment, kiedy jesteś w stanie najbardziej się wyciszyć, kiedy jesteś w stanie wejść w taki stan właśnie wyciszenia, medytacji, spokoju. Jaki moment jest też taki dobry dla ciebie, kiedy nikt nie będzie ci przeszkadzał, kiedy jesteś w stanie być sam ze sobą. I gdy już znajdziesz ten czas i tą przestrzeń, skup się na swoim oddechu. Weź jeden głęboki oddech, drugi, kolejny, długi, głęboki wdech nosem, wydech ustami. Poczuj, jak twoje ciało się rozluźnia, jak się relaksujesz, jak twoje myśli odpływają. Jeżeli w twojej głowie pojawiają się jeszcze natarczywe myśli, obserwuj, jak chmury, które przepływają, albo potraktuj jak natarczywe muchy, które gdzieś tam bzyczą. Zawsze coś będzie się tam jeszcze pojawiało. Nie ma na tym świecie stanu idealnej ciszy, więc po prostu zanurz się w sobie, pozwól, żeby te natarczywe myśli gdzieś tam przepływały i bądź ze sobą. Kolejny krok to skupienie się na przestrzeni serca, połączenie się z tą przestrzenią serca, z tą przestrzenią błogości, z tą przestrzenią bezwarunkowej miłości. Skup się na swoim sercu, jak już się wyciszysz, jak już zaczniesz odczuwać tą harmonię i balans, połącz się ze swoim sercem i poczuj wdzięczność, bo wdzięczność jest kluczem do obfitości, kluczem do otrzymywania. Poczuj wdzięczność za swoje życie, za to, co osiągnąłeś, za to, kim jesteś, wdzięczność za swoje ciało, dzięki któremu mogłeś przyjść w to miejsce, za swoje ręce, dzięki którym mogłeś odtworzyć ten film, za oczy, którymi widzisz, za to wszystko, co ci już spotkało. Bądź wdzięczny za tą podróż, za te przygody, które przetrwałeś. Wiem, że przetrwałeś wiele, że były to ciężkie rzeczy, ale jesteś tu. Jesteś, czyli jesteś zwycięzcą, czyli idziesz dalej, nie poddajesz się. Bądź wdzięczny za to wszystko, co już otrzymałeś. I skup się teraz na tej swojej manifestacji, na tym swoim marzeniu, na tej swojej intencji. I poczuj emocje, które są z tym związane. Zobacz to plastycznie, wyobraź sobie, poczuj to. Poczuj siebie w tej sytuacji, w tym swoim marzeniu. Poczuj, jakie emocje temu towarzyszą i poczuj wdzięczność, tak jakby to już się spełniło, bo czas jest tylko iluzją, wszystko się dzieje teraz. Poczuj wdzięczność za to, że to marzenie się spełniło. Poczuj to. Pobądź z tym uczuciem i otwórz się na otrzymywanie. Otwórz się na manifestację.
otwórz się na boskie wsparcie, na wsparcie Twoich aniołów, stróżów, na wsparcie Wszechświata, na te wskazówki od Wszechświata, na te wszystkie cuda, które pojawią się teraz na Twojej drodze. Bądź w swoim sercu, bądź w przestrzeni błogości, miłości, w przestrzeni wdzięczności i otwórz się na otrzymywanie. Nie ma granic, wszystko jest możliwe. Pozostań z tym uczuciem wdzięczności, radości i otwartości. Życzę Wam cudownej bramy lwa, cudownego lata. Ładujcie bateryjki słońcem. I niech się dzieje, niech się wydarza, niech się manifestuje, niech się dzieją cuda. Twórzmy piękne życie dla siebie, swoich bliskich, dla tej planety. Pozdrawiam Was serdecznie, przytulam i widzimy się wkrótce.